Dzień dobry. Nie wiem, czy tak macie, ale ja czasami mam tak, że w momencie, kiedy siadam do oglądania meczu, do oglądania filmu, chciałbym sobie coś tam przegryźć. I tutaj pojawia się pomysł na chipsy. Tu znajdziecie przepis. A drugim pomysłem, który zwykle przychodzi mi do głowy, są prażynki. Tak, takie prażynki, które zwykle kupujecie gotowe, możecie przygotować samodzielnie. Żaden gotowiec. Zrobimy je od początku do końca. Zaraz Wam pokażę. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Jednym ze składników, który będzie nam niezbędny, który zawsze mam w domu, jest papier ryżowy. Tak, papier ryżowy. Takie płatki papieru ryżowego. Ja go trzymam zwykle w lodówce. Nie wiem, czy trzeba go trzymać w lodówce, ale go trzymam w lodówce. Kupuję opakowanie, wrzucam do lodówki i mam awaryjnie w domu. I teraz tak, nożyczkami tniemy papier ryżowy na mniejsze kawałki. Nie za małe, bo musimy jeszcze później wyłowić. Następnie zajmujemy się olejem. Bierzemy patelnię, nalewamy do niej olej, ile tak, centymetr, dwa. Nasze prażynki będą musiały mieć miejsce do tego, żeby sobie pływać. I rozgrzewamy. Tak jak wcześniej wspominałem, moja kuchenka ma skalę od 0 do 9. Ja wybieram 7, 8. Olej musi być nagrzany. Musimy się dać mocno nagrzać. W momencie, kiedy jest bardzo gorący, wrzucamy kawałki naszego papieru ryżowego. Papier ryżowy automatycznie się rozwija. To wygląda jak trochę rozwijające się kwiaty i wygląda zawsze świetnie. To jest tak, że jak to robię i pokazuję komuś po raz pierwszy, to sobie wow, nie wiedziałam, że to tak się dzieje. Tak się dzieje. Wrzucacie, efekt wow gwarantowany, natychmiast wyławiacie. Tak naprawdę prażynki potrzebują 2-3 sekund, więc musimy się wykazać refleksem, bo jak się zrobią brązowe, to będą niejadalne. Wyciągamy je, odkładamy do miski wyłożonej papierem ręcznikowym, odsączamy i doprawiamy, czym chcemy, solą, papryką. Tak przygotowane prażynki podajemy na stół i dobrze się bawimy. Dziękuję Wam za dzisiaj, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia.